Do you wish to remain in the dark about information that will undoubtedly disturb you? Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragie i zapraszam do kolejnego materiału z drugiego z trzech, ale drugiego i ostatniego dodatku fabularnego do gry The Evil Within The Consequence. No, tu nic nie znajdę. A teraz dopiero zwróciłem uwagę, że całość mam już listu, tak naprawdę odblokowaną. Bo już go składałem za pierwszym, czy tam za drugim przejściem gry. Tylko nigdy nie grałem na tym poziomie trudności. Akurat. Tylko potrzebuję chyba jednej do wszystkich tych osiągnięć, żeby mieć platynę, ale takich jawnych, bo jeszcze jest ukryte 10. Ale związane chyba z tym trzecim dodatkiem, już nie fabularnym, jak mi się wydaje. Te 10 osiągnięć, które muszę odblokować, żeby tą platynę jednak zdobyć w tej grze. Tutaj nic nie było. Też nic nie ma. Ciśniemy tak dalej. No kojarzę chyba to miejsce. Dobra, mamy zapis, ale zanim tam pójdziemy, tutaj jeszcze sprawdzimy, czy coś jest. A, czyli tam będziemy się chyba musieli udać. Okej. W takim razie ja szybko pójdę zapisać grę. I oczywiście mamy kolejne nagranie. To może najpierw sobie je odsłuchajmy. Nie! Aś, kurczę. Dobra, nieważne. Najpierw zapiszmy najwyżej. Okej, weźmy sobie ten save. To na pewno chcę zapisać jedno jasne. Płaszka. Okej, czyli to jest ten save, tak? Nie, przetrwanie, tryb gry. Mi pisze. A, tu mamy. Tryb kurujami. To jest nasz save. Nawet widzicie. 21.01.23.57, tak? Nie, to jest to, chyba. Tak, 22 minuty po północy. 22. Okej. Okay. Żeby nie było, że oszukuję, no, jeżeli chodzi o poziom trudności, ale sami widzicie, że ten cholerny filtr jest elementem tego poziomu, tego trybu. Dobra, i co to mamy za nagranie? Mere husk of what was bound to be such a home of promise. Mobius reaped nearly everything of value when we took on the research ourselves, but Ruben's notes indicate he was involved in something else. There were plans for another stem prototype. Data about using receptors to transmit the brain function wirelessly to unaware users. It's borderline parapsychology, but these schematics and the scientific backup provided seems sound. What was he planning to do with such a thing? There's only one way to find out for certain, but I must continue these experiments in private, away from their prying eyes. I will not let them know, lest they take this from me as well. No właśnie, Mobius stworzył własny projekt STEM, ale Ruvik pracował nad, jak tutaj widzieliście, na początku pracował nad własnym STEM-em, własnym projektem STEM, o którym dowiedział się profesorek, czyli Markello. No i potajemnie ten prowadził eksperymenty właśnie nad tym STEM. I mówi tutaj, że chciałby to robić potajemnie, żeby Mobius się nie dowiedział, ale Mobius się dowiedział o całym tym drugim prototypie, bo nawet na samym początku gry mówi o tym, o tej sytuacji, że był drugi projekt z SEM, mówi Kidman, czyli przedstawiciel pierwszej osobie, która weszła do STEM-u z ręki, z ramienia właśnie Mobiusa. To jej właśnie mówili, że mówił ten główny dyrektor,
że był drugi projekt. Także nie wyszło mu to, że te badania prowadził potajemnie. Mobius się dowiedział o tym i tak naprawdę Markello, czyli ten profesorek, który tutaj gadał, znalazł się właśnie w Steamie, bo oni go przejrzeli i chyba go ogłuszyli wtedy i sami podłączyli go do Steamu i prowadzili też na nim eksperymenty. Tak to pewnie wyszło. Dobra, my idziemy dalej. Gra jest zapisana. Czyli muszę iść tutaj, tak? Dobra. Naduszamy spację. O nie. Te dziadostwa, co reagują na dźwięk obcasów naszej bohaterki. Także na kuckach, bo jak zacznę, jak wstanę i zacznę biec albo chodzić, od razu mi się tu zlecą dziadostwa. No właśnie. O tym mówię. No dobra, tam łazi. Ten go psiropowuje. Ty dobra mordka jesteś, Marek. Shodan, dawaj ci Sky. I Shodan, nie skończyłem tego DLC do Devil Within. To chętnie zobaczę. Mówisz, nie skończyłeś? To jest lepszy dodatek niż ten pierwszy. Po pierwszym fakt, można się trochę zniechęcić, bo jest za dużo składania, mało akcji, ale tutaj już dostajemy broń palną, dostajemy pistolet. Dostajemy tak naprawdę obrzyn później. Że mi się wydaje, że ta gra, ten dodatek jest lepszy, o dziwo. Kurczę, ta cholera aż tak blisko tutaj podeszła. Ten dodatek jest o dziwo dwa razy lepszy, moim zdaniem przynajmniej, kolego Shodan, niż ten pierwszy, The Assignment. Jak ty tu łazisz w ogóle? O kurwa. Czemu tak łazi? Amsko. Idziemy dalej. Oni się tam zlecieli pewnie. Tak, dokładnie. Okej, okay, dobra, poszli w cholerę. Czy Devil Within to jest moja ulubiona gierka. Jeszcze wcześniej, jeszcze jak poznałem Dark Souls. Normalnie zakochałem się w tym tutorial. Jest piękny, fabularnie przynajmniej. Mi się świetnie podoba. Podoba mi się ten poziom trudności z podstawki. Ten Akumu poziom, coś niesamowitego. Od tego zacząłem kanał na YouTubie nagrywać, ale ile tam w kurwu było, to coś niesamowitego na tamtym poziomie. Ale jednak... O kurz! Jakim cudem się tutaj znalazł w ogóle? Ale jednak poziom trudności Elend Hell był gorszy. A czy ja wiem z drugiej strony, jeżeli chodzi o Devil Within, ten, jeżeli chodzi o Devil May Cry 5, co mam to w ogóle zrobić? Super. A kiedy będzie Dark Souls znowu? Nie wiem, kurczę, za dużo tych gier mam, chyba Niocha chyba teraz nagrywał i to dużo materiałów z Niocha powrzucam z Nio. Tak to się chyba wymawia. Dlatego, że no chciałbym ograć dwójkę. To nie wiem, czy będę Dark Souls teraz, powiem ci, wrzucał, czy nagrywał. Raz, że to w ogóle nikt nie ogląda. A dwa, że no muszę tego Niocha ogarnąć. Ale Nio jest niby gorsze od Dark Souls. Teraz coś mi się wydaje, że tam będzie Eldorado. Tam będzie taka kanonada w kurwów, to czuję, że to będzie masakra, nie? Nie wiem, gdzie mam iść. Co mam tu zrobić? Mam przejść tu, co? Czy jak? Bo nie wiem. Ten mi tu łazi. Nie wiem, co to mam zrobić tak naprawdę.
tu przejść? Chyba tak, ale... Mówię na streamach. No mówię na streamach ogólnie. Bo na streamy jedno z materiały ze streamów będę wrzucał na YouTube. No na niocha będę się napalał. Ja będę to chciał przejść, a tu jest od cholery, to jest gra długa. Ja chciałbym tą całą grę przejść do tego, do premiery Nioh 2. To mi się wydaje, że wszystkie praktycznie teraz, cały miesiąc będę cisnął w Nioh. Oho. Tutaj akurat jest element, tutaj akurat jest miejsce, gdzie walczyliśmy z sejfogłowym z podstawki, jako Sebastian Castellanos. O, mam butelkę, ale już butelkę miałem wcześniej. Muszę zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przeciwników. Bo po coś ta butelka tutaj jest, tak? A, bo muszę chyba tamte odstraszyć. Tu ma jakieś miso ze świni. Czemu się tym misem nie interesują? Tylko śrupią gorszego smakowo człowieka. Raczej tego, co z niego zostało. Po jaką cholerę ja mam to rzucić? A, bo tam jest klucz. Dobra. Dobra, to już ustawiam. Dobra, czyli przełączamy się. Poszła mnie stąd. Karta hotelowa. Karta dostępowa do hotelu Prestige. Otwiera wszystkie drzwi wyposażone w czytnik kart. Dobra, idziemy dalej. Przy okazji sobie wezmę tą butelkę. I zmienimy sobie jedyneczką na latarkę. I te ścierwa tam tutaj wrócą pewnie, nie? Na tyle jest mięsa, one tutaj śrupią to gdziadostwo. To jest zabawne. Dobra. Powykręcane w ogóle. Dobra, mniejsza większość. Teraz znowu muszę tam wrócić i użyć tej karty. O, to idziemy w takim razie. Oni chyba się już nie będą ze swoich miejsc ruszać, a z drugiej strony i tak mnie to mało to interesuje. Idziemy dalej. Dobra, jak to cholerstwo, bo to jedno, z jednym mam tutaj problem definitywnie, bo tak to, a nie, z dwoma. Zajebiście. Teraz muszę sobie przypomnieć, muszę sobie zwrócić, spojrzeć, jak oni tutaj chodzą. Żeby się na któregoś z nich nie natknąć. Może za tym bym szedł, co? Ale tamtego straciłem, a nie. Poszedł. Myślałem, że go nie widzę, ale... Albo, że ten, który szedł, to jest ten, który tam śrupał i stał w jednym miejscu, ale nie, ten jest mobilny. Kurczę, za tamtym to raczej nie ma co iść. Bo on tylko po jednej linii chodzi. Tylko tutaj skręca. A ten z drugiej strony nie lepszy. No, zobaczmy. Może przejdę tam na prawo, co? Co on mi tu kombinuje? A dobra, on taki szybki ruch robi, to ja sobie przejdę tu. O kurwa! Dobra, zjebałem to. Oho, dobra. Eksplodował któryś frajer. Okej. Okay. To ja to mam normalnie szczęście w tej grze. Straszne, że się udało. Już szedł w moim kierunku. Nie wiem, jakim cudem on w ogóle okrążył mnie. Ja myślałem, że on po jednej linii będzie szedł. On mi od drugiej strony zaszedł, gnojek. Dobra, mniejsza większość. Zrobimy karty. Dobra, już nie będę paradował. Na sprincie w szpilach, bo mnie usłyszą znowu. Dobra, chyba teraz mamy spokój od tych gnojków. Tylko, że znowu będziemy się bawić w tym hotelu z tymi obrazami. Mysza jakaś. To mam iść? Teoretycznie tak, to zobacz, zajrzyjmy się tutaj jeszcze. Czy czegoś nie ma? I teraz już nie wiem, czy mam iść tam, czy mam iść czy mam się wrócić. Aha.
Nie wiem, o co chodziło. Tutaj mogę otworzyć, tak? Czyli tutaj mam przejść. Nie wiem, po jaką cholerę tam było to przejście. Może zobaczmy. Że tam jest jakiś sekret. Cholera, dobra, sprawdźmy. Teoretycznie nic tutaj nie ma. A nie, jest po... Przejdź. Nie, no po co? Po co ja tutaj wlazłem? Przejdź, jest to tylko dziwne. A tu? Coś tam ma zgrane, ale w ogóle nie widać. Może to był jakiś sekret po prostu i tyle, ale... Może wcześniej go zebrałem, czy jak? Bo poza tym tutaj nic nie ma. Nawet nie ma żadnej interakcji, nie? Dupa zbita. Dobra, myślałem, że coś jednak znajdę, ale nie. Ale dobra, to przynajmniej wiem, gdzie mam iść. Ty, ale ja chyba się zbliżam do tego najgorszego chyba elementu z podstawki, czyli tej piekielnej kuchni. Było od cholery pułapek. Już nie pamiętam, bo tylko ja mówię, dwa razy przechodziłem ten tytuł, ten dodatek drugi, ale kiedy to było? Dobra. Przechodzimy. Tutaj nic nie widzę. Słyszę tego gnoja, ale znowu go opętało. Ta moc Ruvika pewnie z tego, z obrazu opętała znowu z niego. Ale tu nie przejdę. Tu jakoś? Też nie? No to co jest do kurny nędzy? Ja mam tam przejść. No po coś to wejście tu było, tak? Czy nie? Definitywnie chyba nie. A, chyba że to rozwalę z obcasa. Yeah! Ba! Trafiłem. Te obcasy to jednak moc mają. O, Sebastiana słyszę. To pamiętne, fuck! Sebastiana Castellanosa było wymówne i normalnie na wiele pytań odpowiadało w tej grze. Fuck! Uwielbiam to. To było zajebiste. Ale pamiętam nawet, że się Royo z tego śmiał, grywał ten tytuł. Fuck! I chuj. Dobra. Jakiś sekret? Czy coś? Patrzę, ma tu potwór, nie? A, pamiętam. I ona przez przypadek nacisnęła przycisk i tym samym Sebastian wyszedł. Czyli trochę miał szczęścia, bo tak to by siedział. W tym przejściu. No. Tak mi się wydaje. No też nic z tym nie zrobimy. Trzeba nacisnąć, ale... Fajnie, nic to nie da. Dobra, ciśniemy dalej. Mamy plamę krwi. Ma tutaj czysto. Dawaj, otwieraj. No jasne, że ta zastrana kuchnia. Jak to był irytujący moment. Jaki to był wkurwiający moment. To masakra. No nie, trzeba będzie jakoś przejść. Najpierw się zorientować w temacie, jak to wygląda. Z tymi gnojkami. Dobra, mamy topór. To jest... Pierwsza dobra wiadomość, zobacz, że to jest od cholery zombiaków i jest obraz mocy Ruvika. Jak ten zombiak chodzi? On chyba w jednej linii, czy potrafi mnie zaskoczyć? Kurczę, straciłem przez przypadek z oczu. Się zagapiłem na czat. A, tutaj łazi gnojek. Hehehe. Się wydaje, że te linie... Takie czerwone
które tutaj widać, to są linie, które idą z tego obrazu. To są też linie, po których chodzą te zombiaki. Albo i nie. Tutaj jest też ta linia czerwona, a ten zombiak się wrócił. Dobra. Coś jeszcze tutaj jest? Jest, kurwa mać. Dobra. Dobra, wrócił się. Kolejny obraz mocy. I gościu się idzie na mnie. Słabo. Jak tamci. Chyba... Zobaczmy tego. Słabo. Dobra, on się wraca teoretycznie. Ale nie wiem jak tamci. Chyba ten jest tu. Dobra, pójdę z tej strony. Może mnie nie zauważy. Nie, chyba nie. Tutaj jest, kurczę. Dobra, tego przydało się załatwić. Ale tam łatwo nie jest tam przejść. To są drzwi jakieś koło niego. No nie lubię tego momentu, jest tak przesrane tutaj w tej kuchni. Chyba tutaj będziemy musieli użyć butelek. No. Chyba nie widzę żadnej innej opcji, jak tam jebnąć butelkę w tamtą stronę, żeby ten mi polazł. Bo inaczej tam nie przejdę. Dobra, to może rzucimy. Postaram się jakoś rzucić, ale... Ten usłyszę? Kurwa, ten nie usłyszał. Chciałem, żeby ten poszedł. No, wysrane w ogóle na to. Super. To mi pomaga w całej sytuacji. Weźmiemy jeszcze raz butelkę. Przejdziemy sobie tutaj. Jak to zrobić, żeby tamten usłyszał? Ten po lewej. O, chyba mnie zauważył. Kurwa, idzie do mnie. Fuck. Dobra. Aj! Fucking shit way, no. Nie idzie mi nic. Kompletnie mi nie idzie. Już dwie butelki straciłem. Kurczę! Dobra, to się skończyło, Eldorado. Oj! Fuck. Dobra, no nic. Nie przejdę. Dobra, zwaliłem to. O, kurczę, jest drugi. No i po mnie. Na dwa hity jestem tak naprawdę. No, pierwszy zgon na live'ie. To i tak nie jest źle. Kurczę, w ogóle nie wiem jak to zrobić, żeby tamtego wywabić. Tego po lewej stronie i tak kurczę kręciłem się, kręciłem, że w pewnym momencie mnie norwał. Tamten z boku. Kurczę, jeszcze ten mieszczaju. Dobra, może mi nie zauważy, pójdzie sobie swoją. Nic to też nie widać, ten filtr tutaj utrudnia strasznie sytuację, ale kurczę, ja mówiłem, że ta kuchnia jest tak zasrana. Szkoda gadać. Muszę wziąć ten topór.
Nie wiem, czy tamtego frajera nie rozwalić. I to by był dobry pomysł. Albo rozwalić tego tam potem. A, już sam nie wiem. Weź ten topór. Znaczy topór, przepraszam. Siekierkę. Zamienił stryjek, siekierkę na kijek. Dobra, gdzie jest ta łajza? Tutaj łazi. Dobra. Okej, pójdziemy teraz na tego. Kurz zapiał! Zauważył mnie ten! Dobra. Ukryj się. Totalny spontan, bo już by tamten zauważył. Ale nie powinniśmy tutaj wykryć z szafki. Ale pewnie sprawdzi, wejdzie tutaj. Tam też chyba o dziwo widziałem amunicję do pistoletu, albo mi się wydawało. No zaraz zobaczymy. Ale na pewno tu wszedł, to nie ma innej opcji. Musiał widzieć, że tu wchodzę. Nie, no nie tak planowałem, bo chciałem tamtych wywabić i tego z toporką, toporka wywalić, ale niestety się zwaliło i to może być problem, bo później nie wiem jak wyjdę. Bo on tam dosyć w bliskiej odległości wychodzi, ten krąży. O jest, widzę go. Krąży przy tych drzwiach. Nie widać go tutaj, to jest jakieś w miarę źródło światła. Tam w niektórych elementach, gdzie w ogóle nic nie ma żadnego źródła, to jest tak przesrane, więc nie widać, ale tutaj coś w miarę. Ciekawe. Nie powinien mnie teoretycznie tutaj wykryć. Teraz go w ogóle nie widzę, nie? No ale to nie jest łatwy element gry. Szczerze powiedziawszy, poczekam chwilę. Chyba, że on tutaj cały czas krąży. Ale mi się wydaje, że jednak nie. O jest, ty. Dobrze, że nie wychodziłem. Nie może cały czas będzie tu stał. Kurczę, głupio trochę. Słabo to wygląda. Teraz chciałem wyjść. Się odwrócił akurat. Dobra. A on tam krąży. Okej. Dobra, tu jest jeden toporek. Tu jest jeden toporek, ale muszę i tak przez drzwi przejść. Może zróbmy tak. Wejdź i przejdźmy tutaj, się przyklejmy do ściany. Ja nie powinien mi widzieć. Dobra, i on jak będzie teraz szedł na prawo. A nie, nie, dobra, na spokojnie. Może najpierw zobaczmy jak on chodzi. Bo jeden toporek jeszcze, jeden mogę wykorzystać. Tam się jeszcze można schować na wszelki wielki. Zobaczmy jak on chodzi. By później nie był maniany. Ten obraz na pewno można zniszczyć. A, czy on takie kółko takie delikatne robi? Dobra, czyli on tak jak tam będzie szedł, to będę już mógł te drzwi teoretycznie otworzyć. Jeżeli mnie wykryje, to tam będę się mógł schować. Dobra, myślałem, że jakieś amunicja do pistoletu, ale nie, to jest tylko toporek. Trochę mu jednak zajmuje, zanim to kółko zrobi.
Kurczę, czekaj. Dobra. Nie wiem, czy go załatwię. Dobra, mam go. Dobra, tego mam z głowy. Okej. To zanim spalę ten obraz, jeszcze wezmę ten toporek i rozejrzyjmy się, czy tutaj coś jest, ale raczej nie wydaje mi się. Coś tutaj było. Na początku myślałem, że to jest jakaś amunicja do pistoletu, ale teoretycznie już sekwencja z pistoletem już nie będzie, raczej z obrzynem. Z tego co pamiętam. Jeszcze sobie troszkę poszczelamy w tym dodatku. Dobra, no nic. Tu raczej nic nie znajdę, więcej oprócz tego topora. Tak, rozwalimy to i pójdziemy tam zobaczyć, ale znaczy tutaj sprawdzimy, gdzie to prowadzi ten szyb. Nie wiem, czasami jak zniszczymy ten obraz, czy oni tego nie sprawdzą od razu, daj miejsca. Czy coś się dzieje? Od razu się schowajmy. Dobra, idziemy dalej. Tu jest przejście, ale tylko zobaczmy co i jak. Ma teoretycznie da... Teoretycznie tego gnoja by można było załatwić. No i jeszcze zobaczymy, gdzie tam to przejście prowadzi. Aha, i tutaj też możemy wejść. Zobaczmy, raz naciśnijmy spację. Ale tu jest bardziej niebezpieczniej. Bo tam jeszcze łazi. Chyba, że zaraz wyjdziemy i spróbujemy tutaj mu strzelić. Gonga. Ale... Dobra, mam cię. Okej. Okay. Toporku już niestety nie mam. Wezmę butelkę. Jak tutaj sprawa wygląda? Tam chyba mnie nie zauważył, co? Muszę jeszcze jeden ten obraz zniszczyć. Ciekawe jak mam to zrobić. Bo jak on tam pójdzie, to wejdę tutaj od tej strony, gdzie teraz świecę latarką. I przejdę od tamtej, ale kurczę. Chyba, że będę musiał tu butelkę rzucić w tym miejscu. Żeby go jakoś, wiecie, od tego obrazu troszkę odwieść. Gorzej będzie, jak on mnie tutaj zajdzie. No tak, zajdzie mnie. Ale to szybciej. Dobra, on idzie tutaj. Gdzie on jest? Idzie tu, dobra. Przejdziemy sobie teraz tu. No spokojnie, było gorąco, myślałem, że już nie przejdę. No i daliśmy radę. Oj. Atakuje mnie to coś. A dlaczego mnie to atakuje? Muszę tam jakoś przejść, ale... Nie rozumiem tego za bardzo. Dobra, dawaj, pal to.
Nie za bardzo mnie jak już jednak nie zabija. Myślałem, że to bardziej na mnie wpływa. No ta. Skąd ty masz pistolet? Bo ja tego nie, ja go nie miałem. Okej. Ale widać, że już Ruvik próbuje opętać tego Leslie'ego. Everything's gonna be fine. I hope. A z drugiej strony mógł skądś wytrzasnąć ten pistolet i tam była amunicja do niego. Not safe. Hurry, this way. Dobra, ale ja mam już zero pocisków. Zajebiście. Dobra, spadamy stąd. Ważne, że udało się tą piekielną kuchnię przejść. Nie lubiłem tego momentu. Za cholerę. Jak już mówiłem, Ruvik próbuje opętać Leslie'ego, ale jeszcze jakieś świadomości Leslie ma. Tylko tak, gdzie mam iść teraz? Tu się drzwi zamknęły, dobra, czyli tutaj już mamy spokój. Tutaj nic ciekawego nie widzę. Okej. Czyli idziemy tutaj, tak? I hope that bastard doesn't come back. For your sake, Leslie. No, niestety nie pozbyliśmy się Ruvika na dobre. Tak naprawdę to w ogóle ciężko powiedzieć, co się z nim tak stało. Czy on zginął, czy on uciekł jednak z tego systemu wirtualnego Steam. Końcówka Devil Within, czyli podstawki, jednak sugeruje, że jakby udało mu się wyjść. Ale nic więcej poza tym nie wiemy. Nic nie widzę. Kochany filtr. Can take the train all the way home. No, Leslie. Not today. You'll protect me? Yes. That's my job. Good, good, good. When I get home, they'll be surprised. Właśnie. On ma potężną moc, ten Leslie. Nieświadomie wpływa na całą rzeczywistość systemu. Nawet chyba potężniejszy od Ruvika. Dlatego Kidman chce go zabić. Stop. You're making a terrible mistake. You don't understand. You don't know what he'll become. We know exactly what he'll become. That's why we need him. You don't understand what Ruvik is after. Ruvik is a corpse. He's after Leslie. And so are we. And you're more afraid of him than us? Don't patronize me. I have orders. But I can't let him have this boy. Leslie is the only one who can... Właśnie, tu niby zabiła partnera Sebastiana, Ode, ale on przeżył. Niby. Dowiadujemy się tego z drugiej części Devil Within. Ruvik przejmuje nad nim kontrolę. I wydostać się chce jednocześnie ze systemu. No ale to już jest Ruvik, nie Leslie. No właśnie. Okej. Okay. Mamy checkpoint. Także zapiszemy sobie. Nic nie widać kompletnie. To co mówiłem, jak nie ma żadnego źródła światła w otoczeniu, to nic nie widać kompletnie. Dobra, zapiszemy. Dobra, i z mojej strony to tyle. To chodzi pierwsza, także to już jest odpowiedni moment, żeby kończyć dla mnie live'a. Także dziękuję wszystkim tym, którzy byli na live'ie, w szczególności Shadonowi i
wszystkich tych, których nie wymieniłem. Dziękuję wszystkim tym, którzy obejrzeli dany materiał na YouTube. Prawdopodobnie kolejny live z The Evil Within, drugiego dodatku, czyli The Consequence, będzie już ostatnim. Maruko Bragiego na maksymalnych poziomach trudności. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, dobranoc. Cześć!